Pan noworoczny obiad z gwiazdami. Proszę, powiedz nam, co tutaj się dzieje, bo jak widać, dzieje się mnóstwo rzeczy. Dzieje się mnóstwo rzeczy, mnóstwo atrakcji. Ja to podkreślam zawsze, że ja lubię takiego typu przedsięwzięcia. Ja lubię udzielać się charytatywnie, także wszyscy, którzy chcą, to mogą na mnie liczyć, jeżeli chodzi o tą kwestię. Bardzo lubię pomagać, bardzo się cieszę, że w ogóle dzieciaki są uśmiechnięte, są zadowolone, mogą sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać, wziąć autograf. Dzisiaj ja już powtarzam, bo to jest bardzo fajna akcja. Taki Mateuszek do mnie podchodzi i mówi, zabierz mnie do domu. Także ja jestem mało odporna na tego typu akcje, ale po prostu przeszczęśliwa byłam. Mimo, że łza się wokół zakręciła, to bardzo fajnie, że są tego typu imprezy, że jest taka organizacja, bo to jest wspaniale móc pomóc, uszczęśliwić, wywołać uśmiech na twarzy. Piękna sprawa. I wierz mi, że gdybym nie była matką, pewnie bym na przykład z różnych powodów mogłabym na przykład nie mieć dzieci. Na pewno bym się zdecydowała na taki krok adopcji. To jest wspaniale, że są właśnie takie rodziny, którzy mogą wziąć dzieci pod swoją opiekę, wychować, dać im ciepło rodzinne. Tego, czego oni tak naprawdę bardzo potrzebują. Wspaniałe. Bardzo dużo atrakcji, bardzo dużo występów. Jest tutaj mój pierwszy raz na tego typu imprezie, natomiast nie ostatni. A powiedz, pełniłaś dzisiaj tutaj rolę kelnerki? Tak, byłam kelnerką, roznosiłam, akurat mi się przydarzyły owoce. Roznosiłam wszystkim owoce. A powiedz mi, czy w młodości, bo bycie kelnerką to jest często taka pierwsza praca. Byłaś już kiedyś kelnerką, pracowałaś jako kelnerką? Nigdy w życiu, ale nie mam z tym żadnego problemu. Żadna praca nie hańbi, pewnie gdybym była zmuszona na przykład, albo miałabym taką pasję jak najbardziej. A powiedz... Bardzo podziwiam w ogóle, bo to jest przede wszystkim ciężka praca.